słuchając w ostatnim czasie Słowa Bożego, które Matka Kościół daje nam w liturgii Słowa, już można usłyszeć to, że zbliża się koniec roku liturgicznego. Jak co roku czytania na pierwsze słyszenie nie są jakoś mocno optymistyczne. Dzisiaj można powiedzieć, że Jezus bardzo szybko gasi ten zachwyt i entuzjazm uczniów, którzy może nawet jakoś chcieli tak pozytywnie zagaić do Jezusa. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Nie cieszcie się tak bardzo tym, co widzicie. Można powiedzieć, Jezus w dzisiejszej Ewangelii jest taki mocno pesymistyczny. Ta wizja, którą przedstawia, jest raczej taki dobry film apokaliptyczny. A dzisiaj to jest słowo, które nazywamy dobrą nowiną dla nas. Na koniec którego powiedzieliśmy: chwała Tobie, Chryste, za to słowo. Obyśmy nie mówili tego tylko tak, bo tak trzeba powiedzieć. Ale żebym rzeczywiście dzisiaj to słowo chciał przyjąć jako dobrą nowinę dla mnie i dla Ciebie. A co jest tutaj dobrą nowiną? Jest taka pokusa, by na całą rzeczywistość, w jakiej żyję, patrzeć jak uczniowie. Jako na coś, co ma być zawsze przyozdobione pięknymi kamieniami i darami. Wszystko musi być najlepsze. Zawsze musi być. Co by się w naszym życiu nie wydarzyło, to ciągle zostaje jeszcze tak, a mogłoby być jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Ciągle tęsknimy za czymś, co miałoby nadać jakiś wyjątkowy smak naszemu życiu. Dodać mu jakiegoś takiego zachwytu, radości, która nie jest wymuszona alkoholem czy innymi używkami, ale takiej radości po prostu. I z jednej strony chcielibyśmy mieć takie, może wielu by chciał mieć takie raczej pozytywne, radosne usposobienie do życia, do świata, do tego, co mnie otacza, co widzę. A z drugiej strony gdzieś wydarzenia życia, różne sytuacje jakoś nie pozwalają za bardzo mieć taki racjonalny optymizm. Że bardzo szybko jedyne, co jest realne, to jednak to, że jest jakiś trud, jakieś zmaganie, że ktoś coś ode mnie chce, czegoś oczekuje, czegoś wymaga. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, to jest ta sama pokusa, którą wiele razy dajemy się złapać, na przykład na temat modlitwy. Nie zdarzyło wam się nigdy spowiadać, że na tej modlitwie to jakoś tak nic nie czuję, rozproszenia, jakoś tak nie idzie. W sumie to już nawet nie wiem, o co chodzi na tej modlitwie. To wszystko jest jakieś takie suche, mdłe. Nie wiadomo, że się mówi te różne rzeczy, ale mamy taką pokusę, żeby wszystko było w moim życiu przyozdobione, było łatwe i przyjemne. A Jezus mówi: bo na co patrzycie, nic z tego nie zostanie. Kamień na kamień będzie zburzony. Bo nie to jest istotą. Bo nie to jest istotą. Ale o istocie tego, czym jest, do czego zostaliśmy stworzeni, powołani, Jezus mówi na samym końcu tej Ewangelii. W dwóch zdaniach. Włos z głowy wam nie spadnie, a przez wytrwałość ocalicie wasze życie. I dlatego podstawowym zadaniem złego ducha
jest zrobić wszystko, żebyś przestał trwać. Nie wcale, żebyś nagrzeszył. To zrobić przy okazji. Pan Bóg nie ma problemu z naszymi grzechami. Przebacza je w około 7 sekund, tyle trwa wypowiedzenie formuły rozgrzeszenia. I niszczy wszystko. Wszystkie grzechy niszczy tym jednym zdaniem. Ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I nie zostaje nic. Wszystko jest anulowane. Ale demon doskonale wie, że nie chodzi tu o grzech. I dlatego przychodzi z pokusą pięknej świątyni. Bo kiedy jej nie ma, czyli kiedy widzę to, o czym Jezus mówi w całej tej Ewangelii, to pierwsza myśl, jaka przychodzi, jest uciekać. Uciec od rzeczywistości, która jest brzydka, która jest nie do zniesienia, która jest nie do przyjęcia. Uciec od cierpienia. Uciec od prawdy, której nie mogę znieść. Uciec od tego, co jest dla mnie za ciężkie, za trudne. Bo boję się, że spadnie mi włos z głowy. Bo boję się, że to wszystko mnie przerośnie, że mnie zniszczy, rozjedzie jak walec. I dlatego demon całą swoją inteligencję, całą swoją siłę, wszystko, co próbuje zrobić, to spowodować, byś przestał trwać. Byś się po prostu poddał w obliczu tego, co się dzieje w moim życiu. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić, to ja jestem oraz nadszedł czas. W tygodniu była Ewangelia, czytaliśmy, kiedy Jezus mówi, że Królestwo Boże, będą mówić, oto tu jest, oto tam. Taka pokusa, oto tu, oto tam. Biegać od jednego do drugiego. Tu zatrzymam się, ale do pierwszej przeszkody. Pojawia się pierwsza trudność, to próbuję zmienić, biegnę dalej. Jedna modlitwa, druga, trzecia, nie działa, to następna, to następna, to następna, to zmienię to. Duchowość taka, duchowość taka. Tu mnie nie lubią, to pójdę tam. Tam ktoś mnie potraktuje, a to pójdę do innego kościoła, a to jeszcze do innego. A mam przecież w Warszawie około 200. Więc... Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Popatrzcie, bracia i siostry, na Chrystusa, Syna Bożego, który mógł jednym stryknięciem zmienić swoją rzeczywistość. Mógł ją inaczej przeżyć. Nie musiało być krzyża, nie musiało być tego odrzucenia. Mógł zniszczyć człowieka, który podniósł na niego rękę. Mógł unicestwić w ogóle świat. Mogli zesłać z Bogiem, swoim Ojcem jeszcze jeden potop, jak za dni Noego. Mogli zrobić wszystko. Ale co robi Jezus? Trwa. Nie trwa tylko wtedy, kiedy wszystko jest piękne i cudowne i łatwe i fajne. I takie emocjonalnie pozytywne. Ale trwa wtedy, kiedy go zostawią wszyscy jego najbliżsi. Trwa wtedy, kiedy Judasz przyjdzie i pocałuje go w policzek. Trwa wtedy, kiedy zobaczy Piotra uciekającego. Trwa wtedy, kiedy będą bluźnić, pluć, śmiać się, krzywdzić, drwić. Jeżeli jesteś takim Bogiem, to zejdź z tego krzyża. Mógłby zejść? Mógłby. Ale co zrobił? Trwał do końca. I te ostatnie czytania Kościół tak przygotowuje, nie po to, żeby nas przestraszyć tymi różnymi znakami, które będą towarzyszyć, bo Jezus daje ci obietnicę. Głos, włos z twojej głowy nie spadnie.
Krzyż cię nie zabije, mimo że tak powtarzać codziennie zły, że to cię przerośnie, że nic się nie zmieni, to wszystko będzie tylko gorzej. A już na pewno, jak oddasz sprawy Panu Bogu, to On na pewno da ci jakieś cierpienie, na pewno sprawi, żeby cię bolało, żebyś został wyszydzony, zdradzony. Ale wiecie, co jest w tym z jednej strony? Najsmutniejsze jest to, że rzeczywiście tak będzie. O tym przecież mówi dzisiaj Jezus. Tak, będą was prześladować, będą was nienawidzić, będą się od was odwracać, mówić, że jesteście dziwni, że wierzycie w jakiegoś Boga, dajecie się oszukać. To wszystko są takie bajki, a wy w nie wierzycie. A dzisiaj przecież trzeba żyć zupełnie inaczej. Trwać w małżeństwie, które przestało istnieć? To co ja mam całe życie teraz, co? Jak mnie mąż zostawił w wieku lat 28. A no właśnie. Jak mi jest źle w moim życiu, to co mam zmienić? Życie? Dlaczego ta perspektywa trwania jest w nas tak przerażająca? Że nawet nam do głowy to nie przyjdzie. Że może w tym szaleństwie jest jakiś sposób. Że być może Jezus wcale nie postradał zmysłów, mówiąc dzisiaj to, co powiedział. Że nie musimy do tego dodawać jakiejś jeszcze interpretacji, która to jakoś rozwodni. Tak mówi, no, że no tak, Pan Jezus to powiedział, ale to w sumie tak nie chodziło mu dokładnie o to. Kto cię dzisiaj oszukał, że Jezus jest do tego, by dać ci życie łatwe i przyjemne, tu i teraz, szybko? Tak mówi świat. Trzeba być efektywnym i efektownym. Musi być jakiś efekt działania, owoc. Nie ma czasu, bo czas to pieniądz. Bo jeżeli nie będziesz i efektywny, i efektowny, to na twoje miejsce czeka już 1000 następnych. I zawsze musisz na uszach stawać, zrobić wszystko, żeby wkupić się w czyjeś łaski, spełniać czyjeś oczekiwania, nieść na sobie opinie innych. Ale włos z głowy wam nie stanie. Prorok Malachiasz, ostatni prorok w Starym Testamencie, ostatnia księga, jedno z ostatnich zdań. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Prorok odnosi się do obrazu orła, który ma rozpostarte skrzydła. Rozpostarte to znaczy w takiej formie. Przypomina wam coś? To jest ten orzeł, który ma rozpostarte skrzydła. Gdzie mogą się schować iskręta, które łapie na te skrzydła i je podnosi i z powrotem do gniazda. Nie będzie, bracia, łatwo. Pójść za Jezusem to nie jest mieć same takie doznania. I Jezus przestrzega swoich uczniów. Nie obiecuje wam życia w utopii. Nie. W tym życiu spotkasz cierpienie. Spotkasz odrzucenie. Skonfrontujesz się ze śmiercią. Ze swoją ograniczonością. Bezradnością. Ale ja jestem. Pomogę ci.
w moich skrzydłach, w moich ramionach, otwartych dla Ciebie, znajdziesz życie, znajdziesz to, za czym najbardziej tęsknisz, co zostało Ci zabrane, w czym zostałeś oszukany. Że wszystko musi wyglądać pięknie i cudownie. Być może właśnie dlatego wszystko próbujemy przypudrować. Jak trudno jest się przyznać, że jest mi źle. Ile razy w takich rozmowach mówimy, wszystko w porządku, dobrze. Cieszmy się z tego, co mamy. Oby gorzej nie było. No, nie ma co narzekać. A tak naprawdę ile tego jest w nas? O, jakby tam zajrzeć. Jakby się znalazł jednak partner do narzekania, to wiele by wyciekło. Goryczy, jadu, niezadowolenie, rozczarowania tym, że miało być tak pięknie. Jest też w chrześcijaństwie taka pokusa. Iść tylko za tym, co jest takie właśnie, co nie dotyka cierpienia. Co nie dotyka pewnego realnego życia. Uciec od tego, wyalienować się. Stworzyć sobie alternatywną rzeczywistość, w której będę mógł się schować, kiedy jest mi źle. A potem jesteśmy ciężko rozczarowani tym, że wracam, konfrontuję się z moim życiem, tym, które mam i to jakoś nie działa, nie sprzęga się ze sobą. I że odkrywam, że być może tak, łatwo jest uwielbić Pana Boga, kiedy jestem na uwielbieniu w kościele, czy na stadionie, czy gdzieś indziej, kiedy wszyscy są, kiedy śpiewamy, kiedy jest muzyka, która nastraja do tego. Ale Jezus chce, żebyś żył w uwielbieniu tak, jak On żył. A gdzie On uwielbiał Pana Boga? Wisząc na krzyżu. I niestety mamy tylko w Piśmie Świętym pewien fragment, który o tym mówi. Który nawet nie do końca o tym mówi. To słynne zdanie, które Jezus wypowiada. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? My tam stawiamy kropkę i idziemy dalej. Tradycja mówi, że Jezus modlił się całym tym psalmem. Przeczytajcie go w domu. Bo on tylko na początku jest taki pesymistyczny. Ale kończy się tym, że Izrael oddaje chwałę Bogu Jakubowemu. Jezus na krzyżu wisi i uwielbia Boga. A czy my dzisiaj błogosławimy Pana Boga tylko za to, co dobrego zrobił w naszym życiu? Wiesz, po czym można poznać, jak blisko jesteś Jego? Kiedy niosąc swój krzyż, nie będziesz przeklinał, ale będziesz Go błogosławił. Jak trzech młodzieńców w piecu ognistym. Pan Bóg ich nie wybawił od pieca. Więcej, oni Go nawet nie proszą o to. Wchodzą do pieca i pierwsze słowa, jakie wypowiadają, wszystkie dzieła Pana, błogosławcie Go. Spróbuj. Zanim wylejesz całe niezadowolenie, wszystko to, co chciałbyś, żeby Pan Bóg dzisiaj zmienił, uzdrowił, spróbuj dzisiaj tym, co jest najtrudniejsze, zacząć Go błogosławić. Spróbuj. Maryja, która w obliczu najtrudniejszej decyzji, która miała podjąć, mówi, wielbi dusza moja Pana. Wielbi. Bo włos z Twojej głowy nie spadnie. A w Jego skrzydła jest Twoje uzdrowienie. Twoja porażka, to co uważasz za największą ranę, w Nim może stać się źródłem życia. Oto się modliliśmy na początku. Szczęście pełne i trwałe.
możemy znaleźć tylko wierne oddanie się Tobie. Chcesz być szczęśliwy? Prawdopodobnie wszyscy powiedzą, że tak. To dzisiaj Matka Kościół ci mówi. Szczęście pełne i trwałe, nie na krótko, trwałe możesz znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Jemu. Zrób to dzisiaj. To jest właśnie ofiarowanie. On się ofiarowuje, by przyjąć Ciebie. Po to stał się człowiekiem. Po to poszedł na krzyż. Po to zostawił Eucharystię, żeby ofiarowując się, mógł przyjąć Ciebie. Ciebie przemienić w siebie. To, co jest we mnie porażką, przemienić w swoje zwycięstwo. Eucharystia to jest tajemnica przemienienia chleba w ciało Chrystusa, wina w krew, Ciebie w baranka, który żyje. Żyje. Bo Pan zmartwychwstał. I dlatego włos nie spadnie z Twojej głowy. A przez wytrwałość, czyli przez tą próbę, która Cię spotka w życiu, albo której dzisiaj trwasz, która dzisiaj Cię dotyka. Błagaj Go, Panie, pomóż mi trwać. Chcę już uciekać. Chcę już zmieniać. Pozwól mi wytrwać. Jeszcze minutę. Jeszcze dwie. Pomóż mi dzisiaj trwać. Spróbuj się tak modlić. A zobaczysz, co się stanie. Ale spróbuj. Nie zakładaj od razu, że nic nie wyjdzie. Wytrwaj do końca. On ci pomoże. Błagaj Go o to wtedy, kiedy jest trudno. Wołaj. Panie. Nie wiem, co mam zrobić. Święty Augustyn powiedział kapitalne zdanie. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego dopuszczasz w moim życiu to, tamto. Dlaczego to tak wygląda. Ale jestem pewien Ciebie. Nie rozumiem, ale jestem pewien Ciebie, że mnie nie zawiedziesz, że mnie nie zostawisz. A oto dowód. Nie zostawię. Przychodzi. Ale czy Ty przyjdziesz do Niego? Czy dzisiaj będziesz miał to pragnienie dotknąć Go? Spojrzeć na Niego. Podnieś swoją głowę. Nie rozumiem, ale jestem pewien Ciebie.